My od zawsze chcemy, żeby w tym okresie, szczególnie letnim, wakacyjnym, żeby wyjść poza ściany naszej sali, naszej szkoły tanecznej i pokazać się też mieszkańcom Opola. Budynek Centrum Przesiadkowego, dach w zasadzie, na którym odbędzie się impreza, jest nowym budynkiem w krajobrazie Opola i też jakby działając na terenie miasta od kilkunastu lat, czujemy się tak mocno zintegrowani z tym miastem, próbujemy też promować różne miejsca, nagrywamy teledyski w mieście, pokazując fajne okolice miasta. Stąd też pomysł, żeby dość może oryginalnie, bo na wysokości, na dachu taką imprezę zorganizować. Zobaczymy, jak wyjdzie ta impreza. Myślę, że nawet jeżeli pogoda zrobi nam psikusa, że to nie będzie nam straszne, ponieważ mam nadzieję, że pojawią się tam osoby, dla których nie ma żadnych przeszkód, żeby tańczyć i żeby pokazać, że to, czym zajmujemy się na co dzień, czyli taniec, jest naszą dużą pasją i tutaj nie ma żadnych przeszkód, nawet w postaci pogody. Chociaż liczymy bardzo, że słońce i dobra pogoda dopisze. Startujemy o godzinie 18. O godzinie 18.15, 18.30 planujemy otwartą lekcję baczaty od podstaw, czyli każdy mieszkaniec Opola i nie tylko, wszyscy goście, którzy przybędą na ten event, będą mogli spróbować swoich sił. Będą instruktorzy, którzy pokażą podstawowe kroki, pobawimy się troszeczkę tą techniką taneczną, a później impreza z animacjami, z pokazami tańca do godziny 22.30. Emocje wynikają przede wszystkim z tego, że będzie się to odbywało na dachu Centrum Przesiadkowego, dlatego jestem pełna entuzjazmu, bo to jest taka impreza z nutką adrenaliny. Myślę, że samo to miejsce będzie tutaj dodawało absolutnie takiego uroku temu wydarzeniu. Oczywiście takich imprez już sporo organizowaliśmy i zawsze zapraszamy absolutnie wszystkich, którzy mieliby ochotę zaznać tego takiego afrokubańskiego, egzotycznego klimatu, bo zajmujemy się salsą, bachatą i innymi wszystkimi pokrewnymi tańcami wywodzącymi się z Karaibów. To są w tym momencie bardzo popularne techniki, popularne wszędzie na świecie. One są przede wszystkim dość proste, dlatego jesteśmy w stanie się nawet na takiej jednej imprezie nauczyć podstaw, które dadzą nam możliwości do tego, żeby w niej naprawdę w takim pełnym zaangażowaniem uczestniczyć i się świetnie bawić. I chcemy też troszkę przetestować to miejsce. Nigdy nie mieliśmy okazji robić pokazów tak wysoko jeszcze na dachu, więc zobaczymy faktycznie, jak ta adrenalina nam pójdzie w parze z tą naszą miłością do tańca, więc będzie kilka pokazów naszych, tak jak to Pan powiedział, wychowanków, naszych kursantów, naszych też formacji takich bardziej zaawansowanych. Także to też dedykujemy osobom, które przyjdą, żeby się rozeznać w ogóle w tym, co my tutaj w Opolu robimy, więc będzie można potańczyć, będzie można popatrzeć, będzie można posłuchać, będzie można pogadać i mam nadzieję rozkochać się w czymś, co ja naprawdę z całego serca rekomenduję, bo to jest świetne remedium naprawdę na wiele problemów dnia codziennego. Mam nadzieję, że to wydarzenie będzie dla wszystkich, że się odnajdą tam osoby, które już z nami długo są i tańczą, nie tylko w Opolu, ale i też na przykład poza naszym miastem, więc ich serdecznie zapraszamy. Więc mam nadzieję, że tam będzie przestrzeń do tego, żebyśmy mogli potańczyć na takim poziomie, jaki już w tym momencie w Opolu nam się udało wypracować, ale przede wszystkim będzie to dla osób, które jeszcze nie miały kontaktu z tą kulturą, z tym tańcem, dlatego chcielibyśmy zaproponować też taką lekcję otwartą, w której będziemy tych podstaw tych naszych tańców uczyć, tak właśnie, żeby można było się od razu na tej imprezie w tą zabawę włączyć. Będą też oprócz tych naszych technik tak zwane animacje, czy to są takie krótkie, zabawowe lekcje, gdzie właściwie razem z muzyką od razu zaczynamy tańczyć i one są absolutnie rekomendowane dla każdego. Tam zresztą nie ma czegoś takiego jak możliwość pomylenia się, cokolwiek byśmy w tej muzyce nie robili, to będzie dobrze. To jest muzyka i ona jeszcze szczególnie taka, bo wywodząca się z takiej innej kultury, gdzie naprawdę tańczymy tak trochę z serca bardziej, aniżeli z jakiegoś tam poziomu techniki. Okay.